XVII-wieczne księgi od ręki i za darmo? Proszę bardzo, trwa digitalizacja starodruków pochodzących ze zbiorów biblioteki parafii kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Jest to księgozbiór nieoceniony. Właśnie stąd nasze działania, aby ten księgozbiór po prostu poddać cyfryzacji, a później udostępnić szerszej grupie czytelników. W związku z tym, że mówimy tutaj o zbiorach XVII-wiecznych, czyli od razu na myśli mamy zbiory cenne, delikatne, zaliczane do dziedzictwa kulturowego, samo to wymaga od nas, skanerzystów przede wszystkim, odpowiedniego podejścia do tych zbiorów. Korzystamy z uprzejmości Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Cały proces digitalizacji odbędzie się właśnie w pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Skaner, na którym zostanie zrealizowane zadanie, to skaner dziełowy Soyshell OS 12000. Urządzenie to pozwala na bezpieczne i profesjonalne skanowanie druków cennych, zabytkowych, zaliczanych do dziedzictwa kulturowego. Zdigitalizowane starodruki zostaną opublikowane w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.